Proszę Państwa, wczoraj z mojej perspektywy odbył się Xbox Games Showcase. Niemniej jednak ja teraz nie będę zajmował się wszystkimi grami tam zaprezentowanymi, ponieważ mnie najbardziej interesuje Starfield. Dlatego odpalę sobie teraz ten pokaz, informacje o tej grze. Oglądałem tylko jej początek, więc nie wiem, co tam dalej pokazywali, także postaram się na bieżąco tutaj skomentować i sam jestem ciekaw, bo bardzo, bardzo mocno czekam na tą grę. No dobra, zaczynajmy. Fajnie, bo są polskie napisy. For the biggest game we've ever built. So sit tight and enjoy Starfield Direct. Oj, bardzo, bardzo mocno czekam na tą grę. Bardzo mocno czekam. Pełen nadziei, a także obaw. Ale to Bethesda. Przecież kochamy gry Bethesdy, prawda? Zdarzają się wpadki małe, ale... Statek Frontier. Czy to jakieś nawiązanie? Thank you so much for joining us today and welcome to Bethesda Game Studios. You know, we've been so lucky over the decades to make the kind of games that we love here. Pozwolę sobie przekrzykiwać ich od czasu do czasu, tym bardziej, że są napisy. No właśnie, Elder Scrolls Fallout. To coś znaczy, prawda? Dream up the space game. What if we could take that feeling of being who you want to be and exploring a new world but set it in space? Where you weren't really limited in where you could go or what you could do. And that is Starfield. Obviously, we've come a long way since then. Kocham gry w kosmosie. Zawsze byłem otwarty na takie futurystyczne wizje. But well, we've never tried to make a game like this. Today, you'll get to hear from. A to, co wcześniej już słyszeliśmy o tej grze, no. Of what we think makes our game special. So, let's jump in and take a look. Jeśli to się wszystko uda, to naprawdę może być odpowiedź na moje oczekiwania. Ale zobaczymy, co nam tu zaprezentują. No wygląda pięknie, tak? Jednocześnie mam spore obawy co do płynności. Ja będę grał na komputerze, więc liczę na to, że pogram sobie normalnie w 1440p w 60 klatkach. From the rocks at your feet to the mountains in the distance, to the people and creatures that live in these worlds. That isn't just a backdrop. That moon is actually there orbiting the planet. Yes, you can visit it too. We realistically simulate the galaxy around you. No cóż, można powiedzieć, zapiera dech w piersiach, prawda? Our generation lighting model uses real-time global illumination to light the world based on the type of star. Czyli rozumie, że każdy układ gwiezdny będzie jakby miał w czasie rzeczywistym światło ze swojej gwiazdy, tak? No chyba tak, no bo jak inaczej. No tak, trochę tutaj płynność taka jest. Ale czuć takie mrugnięcie do No Man's Sky, prawda? Gdzieś pewnie ta gra czerpie z tych różnych dobrych gier. No zobaczcie. Jeśli to się uda, jeśli ta gra będzie taka świetna, jak się zapowiada, no to takie gry jak No Man's Sky na przykład mogą troszkę pójść w odstawkę, tak?
Tak tu sobie zerkam, ale duża ilość szczegółów. Grafika jest bardzo szczegółowa. Strzelanie wydaje się całkiem przyjemne. No, widać, że możemy tu korzystać z różnych jetpacków. No to taka obietnica, poważna dosyć, nie? Ale super, super, bo... No rzeczywiście tutaj widać detale graficzne, naprawdę są... Już nie mówię o twarzach tych tutaj prezentowanych nam ludzi, NCP-ów. Czy tych, którym będziemy grali, ale... Aha, czyli będziemy mieć załogę. Nie no, wygląda to cudownie. Kurczę, moje oczekiwania teraz są jeszcze większe i kurczę, moje rozczarowanie, jak coś i pójdzie nie tak, będzie naprawdę olbrzymie. I to jest właśnie to, co taką moją największą nadzieję tutaj, w czym pokładam taką największą nadzieję, że jednak Bethesda te światy pod kątem eksploracji, no to zawsze dowoziła, tak? No kurde, naprawdę ciężko się tu do czegoś przyczepić. Niemniej jednak no chyba przesądzone jest już to, że no na konsolach niestety w więcej niż 30 klatkach się nie zagra, tak? Natomiast tak się zastanawiam, jak ja na moim RTX 4070 Ti. Przenieść się w znane miejsce. Czyli możemy lądować w czasie rzeczywistym, tak? Kurczę, zobaczcie, taką jakby trochę strategiczny rzut. Aha, no, fajnie właśnie, żeby były bardzo te światy zróżnicowane. Żeby to nie było tak, że na każdej, kurczę, planecie, na każdym księżycu lądujemy i spotykamy to samo, jakieś miasteczko, bazę. Nie, niech będą, nie wiem... Tam, gdzie fabuła, gdzie jakieś miejsca ważne zasadniczo dla rozgrywki, niech będą to rozbudowane miasta, ale gdzie indziej niech to będą jakieś inne. Nawet niech będą to puste planety, na których będzie można znaleźć coś niesamowitego albo jakieś złoża. Alpha Centauri. No to bliziutko od nas, co? O Boże. I tak liczymy, że tak blisko od nas. Kurczę, ciężko będzie do tego września wytrzymać. No robi wrażenie. Tutaj na podstawie tego, co widać, no trudno stwierdzić, jak bardzo jest duże. Punktem odniesienia chyba teraz we wszystkich grach co do wielkości, bogactwa i piękna jest jednak cyberpunk, tak? Tamto miasto naprawdę jest imponujące. Welcome to Constellation. We have a lot to talk about. By the time you meet them, Constellation is sort of seen as this mythical group. Most people don't even know they exist anymore. They're the last true explorers in the galaxy, and they're trying to find the answers to some of humanity's biggest questions. The artifacts are so different, so alien. Aha, czyli będziemy ścigać jakąś obcą cywilizację, szukać jej. No to bardzo bliskie mi takie tematy i zagadnienia. Oh my god. Look at how it's coming together.
That means there's a set. Built by an intelligence outside the settled systems. It's definitely an eclectic cast of characters. You've got Sarah Morgan, the ex-soldier and adventurer, now Constellation's leader. Mateo, the theologian who believes that there's definitely something else out there. O, ja też wierzę, że istnieje coś więcej. Sarah Morgan's protege, and Walter, a very successful businessman in the settled systems and Constellation's financier. Anything goes as long as you have the money. There's also Vlad, the ex-pirate, Sam Coe, the former space cowboy, and Barrett. You know what I hate about these pirates? Completely resistant to my otherwise irresistible charm. The journey you take with Constellation is just the first of many you'll embark on. The settled systems is home to all kinds of different stories. No, czyli będzie dużo wątków pobocznych, tak? Oprócz głównego. Czy ja liczę generalnie na to, że no, że fabuła jakby rozpocznie to wszystko, natomiast co ja już będę tam chciał robić, to sobie będę robił, tak? The United Colonies is where you'll find New Atlantis, the first major human settlement in space. The people who live here. 4 lata świetle w końcu od nas, no. Bliżej się nie da, poza naszym układem. You ever think of joining up with the Vanguard? Help the United Colonies even get your UC citizenship? New Atlantis isn't the only city within the United Colonies. The city of Cydonia on Mars to this day serves as the largest mining facility for the United Colonies. Beyond the United Colonies' reach, you might find yourself in a much more wild and independent coalition of star systems. This is Freestar Collective Space. O, i Western mamy w grze? Ale to jest, rozumiem, zasiedlona przez ludzi, tak? Troszkę się rozleźliśmy już po tym kosmosie. Neon started out as a fishing platform, but is now known throughout the settled systems as a pleasure city, where almost anything goes. If you've got morality issues, this definitely isn't the job for you. Ryujin is hiring the best and brightest of today for our future tomorrow. Everyone has been chewed up and ground up by Neon. Try not to get yourself killed, all right? Ogrom tej gry. Obawiam się, że ogrom tej gry może być przytłaczający. Nie bardzo tak sobie potrafię wyobrazić, jak może gra nas tutaj, jak nam może pomóc w tym, żebyś się nie czuł tak bardzo przytłoczony. No bo jak widać, no tutaj, no co na początku, ponad 1000 planet. The galaxy is theirs. They are wrong. It belongs to the Crimson Fleet. It always has. In Starfield, we're pushing our cities and settlements further than we ever have before. It's all there, waiting for you. A slice of humanity's future. No, mnie najbardziej interesuje to właśnie odkrywanie nowych miejsc, nowych planet. Throughout the galaxy, there are so many things to see and stories to experience. Chyba czytają w moich myślach. But the most important story is the one that you tell. I'm the type of person who spends hours in character creation, and I think people are going to be really excited. No właśnie, to się może okazać, że to będzie gra, w której, nie wiem, spędzisz 1000 godzin i, kurczę, użyjesz jej w 10%, powiedzmy. Bo tu chyba ogrom tego jest taki, że no nie da się tu wszystkiego robić. Okay, take it easy. You were out cold. No physical damage. Mentally, the jury's still out. You know who you are? New recruit for Argos Extractors? Ring any bells? Any of this look familiar? Tak, nie wszystko jestem w stanie na bieżąco komentować, bo oglądam to pierwszy raz. Nie oglądałem tego wczoraj na żywo.
You'll pick from a lineup of 40 presets, and that'll be your starting point. No to to już takie wiadomo, to fajne, no ale to nie jest najważniejsze w tej grze. No ale skoro już jest, no to dobrze, że jest i że jest rozbudowane i ciekawe. Pewnie będą tacy, którzy spędzą tu mnóstwo czasu. With the various facial morphs you can blend together, the dermaesthetic and makeup, blemishes, scars, piercings, teeth settings, it's a lot, but I think it's the most fun to use. Character creation is more than just how you look. Takie wrażenie się ma, że ta gra chce skupić w sobie wszystko z innych gier, jakby, nie wiem, jakby chciała wziąć wszystko, co udane w innych grach i zabrać to do siebie, zrobić takie jedno combo i nie wiem, ściągnąć wszystkich ludzi, żeby grali to, żeby każdy się tym mógł zainteresować. You could be in the middle of a fancy restaurant, talking to some guy, and suddenly you learn he needs a beast hunter to help track down a monster. No nie wiem. A właśnie, jeszcze jedno, bo tak w sumie to chyba do końca nie mam przekonania, czy będzie polski język. Oczywiście, no mówionego to na pewno nie będzie, ale czy będzie tekst pisany. Wiele wskazuje na to, że tak. No tutaj ten wygląd tych twarzy, no to nie jest, powiedzmy, idealny, ale jakież to będzie miało znaczenie, jeśli będziemy mogli lecieć na 1000 światów i robić tam wszystko. Kurczę, czyli ta gra z Simsów też czerpie, chce czerpać. Na pewno z No Man's Sky, no to ewidentnie. Czy może to moja takie tutaj skrót myślowy, że czerpie, no nie wiem, być może nie czerpie dosłownie, być może nawet się nie wzorowali po prostu. Chociaż wątpię, no na pewno się wzorowali na tym, co najlepsze. Chociaż no wiadomo, jakie mają dokonania i... No ale wygląda nieziemsko. Nie licząc twarzy postaci, to reszta to jest genialna. Tutaj chyba... Nie wiem, może, ale chyba tutaj nie będzie mowy o wymaganiach sprzętowych. Natomiast z tego, co czytałem, no chyba nie mają być jakieś tam tragicznie wysokie, chociaż no... Nie mam pewności. Coś tam czytałem o RTX-ie 2080. Ale teraz nie wiem, czy do minimalnych, czy do rekomendowanych. No chyba do rekomendowanych, bo do minimalnych. Chociaż ta gra jest tak potężna i wielka i piękna, że nie wiem. Aha, czyli będziemy, kurczę, czyli jeszcze... Będziemy swoją postać rozwijać, będą jakieś klasy postaci z tego wynika. Czy może, jeśli dobrze to rozumiem. Maxing out my physical tree so I can get neuro strikes and just punch my way through combat. Aha, czyli możemy być u... O kurde, naprawdę? That one's a lot of fun. Invest in the skills that suit your playstyle. I'm very much skradanie, akurat skradania w grach to nie jestem fanem skradania w grach. Cyberpunka, jak gram, to większość misji, gdzie opcjonalnie masz coś zrobić po cichu i dostać za to więcej punktów, to mi się bardzo szybko nie udaje. Bardzo szybko wchodzę, że tak powiem, na pełnym gazie. Aha. No to jest... Kurczę, teraz sobie nie przypomnę... Dawno, dawno temu grałem w taką grę, gdzie pierwszy raz zastosowana była ta opcja z jetpackiem. Co to była za gra? Boże, też działa się w kosmosie. I wtedy pamiętam, że no takie to było dla mnie niesamowicie cudowne i teraz... No teraz jakby to standard jest w grach. Chociaż różnie ciekawe, jak będzie tutaj
z przyjemnością używania tego jetpacka, bo na przykład w No Man's Sky to tak średnio. Oczywiście ja mówię o subiektywnych swoich odczuciach w każdym momencie tutaj swoich wypowiedzi. No ale tutaj zobaczcie to, kurczę. No tu No Man's Sky, prawda? Tylko z bardziej fotorealistyczną może grafiką. No tutaj fotorealizm to... Nie, no to jest kurczę... To the way we placed biomes based on the planet's distance from the sun. Once we had created a grounded world, we could start looking at all the things that make that world fun. Jeśli to wszystko jest prawda, no to niesamowite. No to takie widoki spotykane w grach kosmicznych. Ja cały czas o tym No Man's Sky mówiłem, bo to jedna z moich ulubionych gier. I w sumie pogrywam w nią nawet teraz, więc... Ach, nie no, kurczę. A jak tu jest z grawitacją? Nie wiem, czy mówili coś, ja to przegapiłem. Czy nic jeszcze nie mówili? Czy grawitacja jest różna na różnych planetach? No bo jak oni tutaj tak szczegółowo tutaj rozmieszczali nawet florę i faunę, czy tam ukształtowanie w zależności od odległości od gwiazdy, no to pewnie przyciąganie też jakoś powiązali z masami. Kurczę, a tu budowanie, zobaczcie, kurczę, to jest normalnie kolejna gra w grze. Słuchajcie, to jest gra, w którą będzie można grać latami. I może taki jest ich plan, tak? Tak jak ze Skyrimem, że w sumie cały czas się gra w Skyrima, prawda? No i tutaj Starfield tak samo chyba będzie otwarty na modowanie. Jedyne właśnie, no jest... Oni tutaj to przedstawiają jako, wiadomo, to wszystko ma wyglądać jako wielki plus tej gry. Natomiast no ja cały czas się martwię, że kurczę, ogrom tej gry jest tak wielki, że no, mimo całej mojej wiary w to, że Bethesda to dowiezie, to no, jest obawa, że gdzieś na tym początku, to jest niemożliwe, że przy tak olbrzymiej grze, żeby wszystko zagrało. No najbardziej ta optymalizacja mnie martwi, żeby to chodziło. No i żeby to nie było tak przytłaczającym doświadczeniem, żebyś, kurczę, no nie był w stanie grać nawet, tak? Albo że po odstawieniu na chwilę tej gry nie będziesz w stanie do niej wrócić, bo nie będziesz w stanie ogarnąć podstawowych kwestii. Our modified frontier is a practical ship, but with a little creativity, your ship can look like almost anything you want. It's a bit odd, but one of my favorite ways of customizing ships is I make them look like animals. Nie, to wcale nie jest dziwne. HMS Platypus, as I called it. Jakby nie patrzeć, każdy taki statek wygląda mniej więcej jak jakieś zwierzę, prawda? So it's really whatever your imagination is. No, to ciekawe. Czyli będzie można tak naprawdę stworzyć wszystko, tak? A któż jeszcze z nami zamieszka? A, czyli będziemy mieć swoją załogę. Nie, naprawdę. Napiszcie w komentarzach pod filmem, jak myślicie, z jakich gier tutaj zaczerpnięto
pomysły. Jakie pojedyncze oddzielne gry składają się na tą wielką i miejmy nadzieję wspaniałą grę, jaką będzie Starfield. And if you're looking for a little extra help on your ship, you can always hire additional crew at spaceports. Got any room on your ship for someone like me? Mm-hmm. You'll also meet potential crew members out in the world. Still think there might be a spot for me on your ship? I gotta get off this rock. Assign crew to your ship or outposts, and their unique skills will affect how they run. And just like companions, most crew members... To też już mieliśmy z tym do czynienia. W grach, co nie? He's designed around the core basics of a NASA machine. Please avoid getting shot. You might die. I still wanted to give it almost a humanoid personality, so I elongated the limbs. This tends to make him feel more human-like and give him a little personality. It is a shame. Exploration requires so prawie jak w Gwiezdnych Wojnach. Androidy z duszą. Using the shipbuilding tools and crew selection features in Starfield, you'll be able to build and captain the ship of your dreams. Jak kapitan Shepard. On też budował swoją załogę, też miał swój statek, którym przemierzał bezmiar kosmosu. No kolejna gra, z której tutaj widzę czerpią garściami. Putting you in the cockpit of your very own spaceship and telling you that you can do pretty much anything, and that is really cool for us as developers. Ciekawe, co teraz ci twórcy Star Citizen, tak? Którzy tyle lat już robią tą swoją grę, a tu Bethesda nagle ich wyprzedza i tutaj, kurczę, w tej grze daje wszystko, no. Jeśli to wszystko będzie prawda, wydaje mi się, że tak, no. Czyli symulator latania to też będzie w jakimś tam stopniu. No to naprawdę będzie bardzo rozbudowana, bardzo skomplikowana gra. Trzeba się będzie bardzo mocno w to wgryźć i bardzo mocno w tym siedzieć. Może to stanie się jedna z głównych gier na moim kanale? Taką mam nadzieję. Chociaż przyznam się wam w zaufaniu, że niedawno kupiłem Skyrima w którejś tam wersji, bo miałem tą starą wersję, na której tam zmodowanej mocno grałem, ale tam były duże problemy już z modami, niektórymi nie chciały działać lub nie działały właściwie. Kurczę, tak tutaj obserwuję, to wydaje mi się, że ta walka tymi statkami to może być taka satysfakcjonująca. Możesz, bo czuć było takie, że panuje gość nad tym. Znaczy pilot, że panuje nad tym statkiem, że nie ma takiej dużej bezwładności, nie? W niektórych grach, nie wiem, mi to przeszkadza, taka duża bezwładność, no. Może ona i tam jakoś realizm oddaje, tak, może nie, trudno stwierdzić, natomiast dla przyjemności grania, no, większa kontrola chyba nad statkiem jest lepsza. A tu wydaje się to naprawdę... Kurczę. But space is way more than fighting for your life. Just like when you're planet side, there are plenty of sights to see and stops to make on the way to your next adventure. No to jest po prostu taki wirtualny Second Life. Second Life w kosmosie, no. Myślę, że tutaj będzie można się zatracić, jak ktoś naprawdę ma czas. Jak ktoś ma czas, chęci i zacznie w to grać i kurczę... I za 10 lat nie będzie odróżniał, kurczę, które życie jest prawdziwe. A tutaj to zobaczcie, to nawet wygląda jak ten... Kurczę, zapomniałem tytuł gry, Kapitan Shepard, w jakiej to było grze.
When I'm playing, I generally go crazy. I definitely go like the more piracy routes. I want to Możesz być piratem, pewnie możesz handlować, możesz, kurczę, przewozić. Co, jak to rozumieć, że w ogóle można nie dotykać głównego wątku i co, od razu zająć się piractwem, na przykład? Byłoby to fajne, ciekawe, chociaż no, przypuszczam, że każdy, kto sięgnie po tą grę, to jednak no, będzie chciał tą część fabularną też przebyć, bo pewnie w ten sposób też gra nas będzie uczyła siebie i poznawania świata i nie, no niesamowite to jest, widać tutaj różnorodność, oczywiście to jest prezentacja i musimy sobie zdawać sprawę, że tu pokazują nam co najlepsze, no ale jest tego tyle. Dotyka tutaj każdego aspektu, no, ten pokaz jest naprawdę długi i muszę przyznać, że czuję się teraz jeszcze, kurczę, 5 razy bardziej podekscytowany. Kurczę, tutaj to, te widoki, to co oni mówili o tym, jak próbowali realizm oddać, fizykę. No mi te kosmiczne zagadnienia też są bardzo bliskie i kurczę, astrofizyka mnie interesuje, także dodatkowym to będzie smaczkiem dla mnie. I a tutaj tak jak człowiek sobie zasiądzie już, kurczę no. No wiele pokazaliście, trzeba przyznać. Kolekcjonerki jakieś? Zegarek, no ciekawe. This is the watch that you actually get in the game that acts as part of your HUD, where it's the compass and then environmental information. No, to już bajer, wiadomo. To każdy ma swoje zdanie, może mieć na ten temat. To już nie będziemy w ogóle komentować. No, robią coś takiego, więc są ludzie, którzy lubią takie gadżety. Ktoś jest fanem czegoś, chce być blisko, to wiadomo, że dobrze mieć wszystko, co związane z tym, co się lubi, prawda? Ale no, powiem wam, że bardzo mi się podobał ten pokaz. Tyle pokazali, kurczę, no tak to zrobili, jakby nie mieli nic do ukrycia. Nie wiem, no zwróciłem uwagę, myślę, że też zwróciliście, że w niektórych tych momentach, no czuć było, że ta grafa tak przycina momentami mocno, co nie? No ciekawe. Na czym oni to nam pokazywali, tak? Myślę, że na potężnym komputerze. Słuchawki, kontrole. No fajnie, ale ja po pierwsze nie mam Xboxa. Będę grał na komputerze. No ale kurczę, teraz ci, którzy nie mają ani kompa, ani Xboxa, tylko na przykład PlayStation, no to mogą się poczuć zmuszeni kupić coś. No myślę, że po tej prezentacji to będzie jeszcze więcej chętnych i zainteresowanych tą grą. No wydaje ona się naprawdę mega piękna, mega treściwa, ciekawa, otwarta. Kurczę, no to jest naprawdę drugie życie, to może być dla hardkorowego gracza. Ciekawe, jak dużo będzie na tych innych światach, tak? Czy lądujemy tutaj i nic nie ma? Co też nie może nie do końca być złe, tak? No wiadomo, jak lądujesz na jakiejś planecie, na której nie ma życia, no to trudno tam się spodziewać czegokolwiek, chociaż no samo to już, no zobaczcie, to jest piękne, tak? Ciekawe, jak będą oznaczone te złoża, jakieś surowce,
building and customizing. I think what's cool about this whole system that we generate the planet itself as a procedural content, but the handcrafted content itself comes as the player explorer. Czyli jednak proceduralnie będą generowane planety. I się tam odgrażali wcześniej, kiedyś pamiętam, że to będzie wszystko stworzone, tak? To będzie taki miks stworzonych ręcznie miejsc i generowanych proceduralnie. No może to nie być złe, no może się udać. Czyli widzicie, będą takie misje na przykład typu idź tam, zabij 5 zwierzątek, wróć. Ale to fajnie, to nie mówię, że to źle. Poza tym grindowanie takie czuję, że to też będzie, ja to kocham, takie grindowanie. Czuję, że to też może być taki ciekawy i zajmujący element tej gry. Nie no, kurde, to strzelanie tu naprawdę wygląda tak... Wydaje mi się, że dobrze, kurczę. Widać, że to nie jest takie... strzelanie, a Pan Bóg kule nosi, tylko, kurczę... I wręcz można powalczyć. Ciekawe, czy jak to będzie, czy ja dobrze to zrozumiałem, że będzie można w sumie, będą jakieś klasy, że będzie można sobie iść w jakąś stronę, no. With the help of your scanner, you'll chart the uncharted and discover exotic wildlife. No to już takie bardzo, no to już zobaczcie, to jak wyciągnięte żywcem z No Man's Sky, to identyczne było. No i sposób, tak, badania i... No to tak. W tym aspekcie gry na pewno ci, którzy grali w No Man's Sky, się odnajdą. No ale graficzka jest piękna, czy bardziej fotorealistyczna. Naprawdę tak to wygląda? Naprawdę tak te stworzenia wyglądają z bliska? Kurde, no to powiem wam. All that light is calculated in real time through the atmosphere. Our biggest goal for lighting with Starfield was to make the game feel more filmic, to use lighting and color to really make it feel more. No widać tutaj, że tutaj ta gra świateł to jest naprawdę przemyślana. Ciekawe, czy to jest prawda, co znaczy prawda. No musi to być prawda, skoro to mówią, bo to przecież łatwo ustalić, ale to nie będzie niesamowite, jak każdy układ będzie miał swoje źródło światła. Jak te nasze grafiki to wytrzymają? Pewnie dużo czasu też będzie się spędzało w grze tak stojąc i sobie oglądając. Kurczę, czyli będziemy sobie jeszcze budować. Będziemy budować normalnie na planetach swoje miejsca, swoje domki. O kurczę. No, czujecie to? To jest po prostu przytłaczające będzie. Tutaj jesteś piratem, latasz gdzieś tam, walczysz w kosmosie. Tu gdzieś musisz zdobywać jakieś złoże, jakieś surowce. Tutaj, kurde, musisz sadomek wybudować, a jeszcze w międzyczasie w kosmosie statek. Jeszcze musisz zebrać załogę. Nie mówię, że to źle, ja cały czas po prostu się cieszę, po prostu wydaje mi się to tak niesamowite. Tak martwię się, żebyśmy się na premierę nie obudzili jednak z tych marzeń, ale dobra, wygląda to dobrze i ja na razie chcę wierzyć, że tak będzie. Mod your weapons to adapt them to your playstyle. Different weapon sights and scopes, larger magazines. No czujecie, w tak wielkiej grze, gdzie jest tyle rzeczy do zrobienia, będziesz się zajmował jeszcze, kurczę, tutaj modyfikowaniem swojej broni.
której szczegółowość tutaj wykonania i wyglądu jest też wydaje się ponadprzeciętna. Kurczę, to jest ciekawe, czy wygląda z pierwszej osoby w takie... Przy tym strzelaniu, no lepiej chyba być w pierwszej osobie, nie? Bo to chyba jest tak, że będziemy się swobodnie mogli przełączać. Nie będzie tak, że strzelamy, to musimy być w pierwszej osobie. Upgraded gear is just one of the many factors to pay attention to when engaging in combat. You may need to switch things up based on your environment. Gravity is different for each planet. Snajperka dobra rzecz. Excellent for getting around. Raczej zawsze. And for giving you an edge in combat. Sometimes you'll even feel like you're flying. Nie wiem za bardzo, co tu jeszcze mówić, bo kurczę, no to co oglądamy na ekranie i słyszymy, to kurczę mówi tutaj samo za siebie. Czyli aż tak, a czyli zobaczcie, grawitacja, czyli będzie grawitacja. Czy znaczy brak grawitacji lub różna grawitacja. O kurde. Each barrel has its own targeting laser and can dish out some serious damage. No nieźle. Whether you want to get up close and personal with your own two fists, or you like more compact weapons like pistols and submachine guns, or maybe you prefer something bigger. Gościu wyszedł na solówkę z dinozaurem. Starfield's got you covered. No kurczę, teraz gościu złożyłeś taką obietnicę, że jeśli będzie to wszystko, co tu widzimy, jeśli tylko się da grać, że to kurczę będzie chodziło w jakiś, nie wiem, no w 60 klatkach, jak to będzie chodziło, to było optymalnie, tak? Jak to będzie w 1440p chodziło w 60 klatkach na kompie, no to kurczę... Jak siedzę, nie wiem, czy mój komentarz był tutaj, nie wiem, wystarczająco treściwy, ale po prostu no, jestem pod takim wrażeniem, że momentami też naprawdę zapominam mówić i... Nie chciałbym się też bez przerwy powtarzać. Co tu, jakieś moce mamy? Kurczę, Jedi? Jedi w Starfieldzie, no to już przesada. That you've taken the time and spent it here. I know there was probably a lot to take in. There's a lot to the game, even more than we could show here. You know, as we play it, we're always sharing these unique and special moments that only a game like this can bring. When I think about what makes it special, it really is the people here. This game is a reflection of the incredible and passionate team that made it. All of them putting something special of themselves into it. So let's hear some of their favorite moments. I love the way that our final combination of all the new tech has come together to create some of the most beautiful sunsets and sunrises we've ever had in any of our games. I love the creatures, the exploration, every biome is different. The word that comes to mind is chyba na podsumowanie już powoli. Zresztą to tak wygląda, jak takie podsumowanie. No ja też najbardziej liczę na tą eksplorację jednak. Możliwość odkrywania nowych światów, nowych planet, bo wygląda to pięknie. Widać, że na pewno rzeczy do robienia nam nie zabraknie. Poza tym no, ta gra chyba będzie taką grą, którą naprawdę każdy znajdzie coś dla siebie. No ja bardzo, bardzo teraz byłem napalony. Ale teraz to już po prostu, kurczę, no nie wiem. Dobrze, że jest teraz to Diablo 4. Jedyny problem tylko będzie, jak wyjdzie Starfield, że we wrześniu też ma wyjść DLC do Cyberpunka, co nie?
Tam chyba będzie ze 20 dni przerwy. Najpierw chyba Starfield się pokaże i dopiero dodatek do Cyberpunka. No zobaczcie, kurczę, oni co chwilę pokazują inny świat i on jest naprawdę inny, no. It's what you've come to expect from a Bethesda title, but on a much bigger scale. On behalf of all of us, we can't wait for you to play Starfield and make your own special moments. No, my też czekamy. My też czekamy i to bardzo. Pozwolę sobie tutaj zatrzymać i żeby zakończyć jakoś ten mój film. No jestem pod wielkim wrażeniem. Jestem pod wielkim wrażeniem tego pokazu. Pokazali nam tutaj bardzo dużo, bardzo długi ten pokaz. Wygląda, że nawet nie bardzo musieli wybierać jakieś tam najlepsze elementy, no bo jednak, kurczę, no wszystko tu wygląda super, tak? Mam nadzieję, że to nie jest taki, że to nie są pozory. Kurczę, no za dużo ich było, żeby przyjąć, że wszystko może być nie tak, no. Ja jestem bardzo pozytywnie nastawiony i bardzo czekam i liczę, że to będzie świetna gra. Oczywiście mam z tyłu głowy, że ogrom tej gry może sprawić, że na początku będą problemy techniczne. No, widać teraz, że no praktycznie no Diablo teraz może jakoś tam w miarę uchowało się od tych takich dramatycznych błędów na starcie, ale poza tym no gry mają jednak poważne problemy na premierę. Dlatego no przy tak olbrzymiej grze no trudno oczekiwać, że wszystko pójdzie ok. Ale kto wie, może Bethesda to dowiezie. Długo robią już tą grę, chyba wiedzą co robią, widać, że sami są bardzo jakby podekscytowani. No, czuć było w tym pokazie, że oni sami czują, że stworzyli coś naprawdę fajnego i wielkiego i chcieli, widać było, że chcieli się tym bardzo pochwalić. Dlatego no ja jestem bardzo, bardzo, bardzo jestem zaciekawiony, podekscytowany i bardzo chciałbym już zagrać. Tak jak mówiłem, no moje obawy jedyne to, czy to będzie płynne, czy optymalizacja będzie na odpowiednim poziomie, no i czy nie zostaniemy zmiażdżeni tą grą, przytłoczeni, tak, bo tu jest tyle rzeczy do zrobienia, że no może być trudno takiemu, to może nie być gra dla takiego niedzielnego gracza, to będzie gra, w którą trzeba będzie grać kilka godzin codziennie przez 20 lat. Oczywiście mówiąc pół żartem, pół serio, no ale tutaj naprawdę dużo gier w tej grze widziałem, dużo zaczerpnięć. Napiszcie proszę w komentarzach, co wy myślicie o Starfieldzie, czy czekacie, czy zagracie, czy kupicie, czy też widzieliście te zapożyczenia z innych gier. Napiszcie w komentarzach może z jakich, może oprócz tych, których wymieniłem, zobaczyliście coś innego. Nie no, naprawdę, fajny pokaz, fajna gra się nam szykuje. Dzięki za obejrzenie i do zobaczenia w kolejnych moich filmach. Trzymajcie się.